witamy w Watch Mojo Polska. Dziś odliczamy nasze top 10 gier wideo, które doprowadziły do pozwów sądowych. You want coffee, baby? We have prepared Joy-Con color variations, neon blue and neon red. Przyjrzymy się ogromnym pozwom związanym z grami wideo i lub skierowanym przeciwko firmom zajmującym się grami. Napiszcie w komentarzach, który pozew wydaje się Wam najbardziej skandaliczny. Numer 10. Niewydane MMO Fallouta. Mniej więcej dekadę przed premierą potwornej gry, którą była Fallout 76, Interplay, twórcy i pierwotni właściciele Fallouta, zaczęli tworzyć własne MMO Fallouta. Nazwano to Project V13. Niewiele wiadomo było o grze, a Bethesda nie była zadowolona z postępów. Interplay miało ustalony termin, w którym gra miała wejść w pełen rozwój. Firma to zaprzepaściła, a Bethesda pozwała ich do sądu. Wynikający z tego proces, rozstrzygnięty w 2012 roku, jasno dał do zrozumienia, że Bethesda jest teraz jedynym właścicielem Fallouta i ma prawo do tworzenia własnego Fallouta online. Numer 9. Donkey Kong. Donkey Kong zadebiutował w 1981. Universal upierał się, że postać narusza ich prawa autorskie do postaci King Konga, największego goryla w kinie. Jednak od lat 30. XX wieku ludzie spierają się o to, kto jest właścicielem King Konga. Po 5 dekadach niewiele się zmieniło. Nie było jasne, czy Universal Studios, które również próbowało pozwać RKO, dystrybutora filmu z 1933, ma prawo na taką wyłączność. Ostatecznie po orzeczeniach sądów King Kong ponownie znalazł się w domenie publicznej, a Nintendo mogło dalej tworzyć gry Donkey Kong. Numer 8. Pac-Man i Casey Munchkin. Nawet we wczesnych latach firmy zajmujące się grami wideo były sporne. Atari nie było wyjątkiem. Firma zarzuciła Philips Electronics i Magnavox, że chcą wypuścić podróbkę Pac-Mana. Przy ciężkiej pracy nad własnym portem arcade'owego klasyka ludziom z Atari nie podobało się, że Casey Munchkin wychodzi na konsolę konkurencji. Mała postać z dużą paszczą, która wędruje po labiryncie, zjada granulki i musi unikać potworów. Podobieństw ciężko było nie zauważyć. Atari wygrało w sądzie, ale potem ich port do Pac-Mana na 2600 okazał się totalnym badziewiem. Numer 7. Lineage 2. W 2010 roku deweloper z Korei Południowej, NCSoft, miał niemały problem. Jeden z graczy wytoczył proces przeciwko Lineage 2 za to, że gra jest zbyt uzależniająca. Mówił, że 20 tysięcy godzin gry zniszczyło jego życie. Twierdził, że fakt, że nie było ostrzeżenia, to zaniedbanie ze strony NCSoft. To nie był jedyny raz, kiedy Lineage 2 miało stanąć przed sądem. W 2013 roku 64-latka chciała pozwać firmę za to, że kiedy próbowała zaczarować bardzo rzadki miecz, warty ponoć 28 tysięcy prawdziwych dolarów, ten się zepsuł. Według niej to deweloper powinien ponieść za to odpowiedzialność, ponieważ kobieta zrobiła to przez przypadek. Prawnicy udowodnili, że to kłamstwo. Numer 6. Drift J-Conów. So intuitive controls using movement or tilt are possible. Switch to udana konsola, ale od czasu jej wydania coś nadal trapi Nintendo. Kontroler J-Con. Po sporej ilości użytkowania J-Cony na Nintendo Switch, Switch Lite i Pro zaczynają szwankować. Odczyt danych wejściowych jest niepoprawny, a elementy sterujące po prostu nie działają. Przeciwko Nintendo wniesiono wiele pozwów za to, że nie udało im się rozwiązać problemu i wielokrotnie zaprzeczali, że taki problem z J-Conem w ogóle istnieje. W 2020 roku rozeszła się wiadomość, że firmę pozywa 10-latek i jego mama. Te procesy sądowe nadal się toczą, więc nie jest jasne, czy zakończył się sukcesem. It invites everyone to a new world of entertainment. Numer 5. World of Warcraft.
Jeden szczególnie znany prywatny serwer w World of Warcraft zwrócił uwagę Blizzarda, a w 2009 roku firma złożyła pozew przeciwko właścicielce serwera. Jednak Allison Reeves, stojąca za serwerem Scape Gaming, który pozwalał ludziom grać w WoWa bez ingerencji Blizzarda, nie była tym wszystkim specjalnie poruszona. Kiedy nadeszła data jej rozprawy, nie pojawiła się w sądzie, ani nawet nie przyznała do wniesionej przeciwko niej sprawy. Może wiedziała, że mimo wszystko raczej nie wygra z Blizzardem, ale ponieważ nie pojawiła się w sądzie, sąd wydał wyrok zaoczny, a Reeves musiała zapłacić odszkodowanie w wysokości 88 milionów dolarów. Numer 4. Pong. Pierwszą konsolą do gier była Magnavox Odyssey, wymyślona przez Ralpha Baera. Baer miał wizję. Tenis stołowy, ale cyfrowy. Był tak podekscytowany wprowadzeniem ping-ponga do Odyssey, że pokazał koncepcję gry założycielom Atari. Kilka miesięcy później Atari wypuściło na rynek automaty do gier Pong. Baer upierał się, że Atari ściągnęło jego pomysł na wirtualnego tenisa i złożył pozew. Kilka lat później sprawa została rozstrzygnięta, ale gdyby Baer cały czas szedł na całego, Atari prawdopodobnie by nie przetrwało. Kto wie, jak wyglądałaby branża gier, gdyby Atari upadło w latach 70. Numer 3. Fortnite. Od przejścia na model free-to-play, Fortnite stała się jedną z największych gier na świecie. Jednak Epicowi to nie wystarczyło. Platforma wdrożyła sposób bezpośredniego kupowania V-Bucksów od nich. Minęło App Store, a Apple straciło 30% mikrotransakcji. W odwecie Apple usunęło Fortnite'a. Epic wniósł pozew zarówno przeciwko Apple, jak i Google, które również usunęło Fortnite'a ze swojej platformy. Z kolei Apple wniosło przeciwko Epicowi pozew za zerwanie umowy. We wrześniu 2020 roku sąd orzekł na korzyść Apple'a. Wraz z procesem ustawionym na maj 2021 dowiemy się, jaki wynik będą miały te pozwy dla graczy. But if you want to download it now for the first time and start playing, you'll need to go directly through Epic Games. Numer 2. Cyberpunk 2077. Got another blackout in Santo Domingo. Netrunners are at it again, poking holes in the power grid. CD Projekt Red, niegdyś najbardziej chwalony deweloper w branży, ma przed sobą wiele procesów, zarówno od konsumentów, jak i inwestorów. Chodzi o słabą wydajność Cyberpunka na konsolach ostatniej generacji. Inwestorzy i akcjonariusze firmy są rozczarowani spadkiem akcji CD Projekt Red po premierze Cyberpunka. Z kolei konsumenci chcą, by CD Projekt Red został pociągnięty do odpowiedzialności za fałszywy marketing. Producent zapewniał, że gra będzie zoptymalizowana pod kątem PS4 i Xbox One S. Fakt, że pieniądze zostały zwrócone, a gra została usunięta z PS Store, wiele mówi o tym, jak słabo radziła sobie na starszym sprzęcie. Sprzęcie, na którym ze względną łatwością można uruchomić inne duże gry, takie jak Red Dead Redemption 2. I need some rest. I haven't slept in 3 days. Zanim przedstawimy dzisiejszy numer 1, pora na kilka wyróżnień. The Simpsons, Road Rage. Według Segi gra była zbyt podobna do Crazy Taxi. GTA San Andreas. Rockstar miał kłopoty, kiedy pewien modder wypuścił nieodpowiednią minigrę Hot Coffee. You want coffee, baby? New Super Mario Bros. Wii. James Bart został ukarany grzywną w wysokości 1,3 miliona dolarów za przesłanie wczesnej kopii gry. Nielicencjonowane gry NES. Atari zostało pozwane przez Nintendo za próbę wydania nieautoryzowanych gier w latach 90. Każdego tygodnia czekają na Was nowe filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco. Numer 1. Too Human. We of the World Tree shall not interfere. The way is open. Oprócz Fortnite'a, Epic Games jest także twórcą silnika Unreal Engine, jednego z najczęściej używanych silników gier w branży. Jednak nie wystarczy kupić Unreal Engine i stworzyć grę. Trzeba uiścić opłatę licencyjną, czego nie zrobiło studio Silicon Knights. Po staraniach o licencję na silnik do tworzenia Too Human, Silicon Knights zdecydowało się stworzyć własny silnik gry. Firma Epic później odkryła, że ogromne części tego nowego silnika zostały przeniesione
przeniesione prosto z Unreal 3. Epic pozwał Silicon Knights i ostatecznie wygrał. Jednak 9 milionów dolarów odszkodowania to drobiazg w porównaniu z rozkazem dla deweloperów, by zniszczyć wszystkie niesprzedane kopie gry. Podobał Wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej wbijajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco.